Polska kryminałem stoi, mówię to nie od dziś, a dzisiaj kryminał, polski kryminał, a na dokładkę z nastrojowymi nutami grozy zabieram Was prosto w diabelski krąg Przemysława Borkowskiego. Hej, hej, moi drodzy, w ten cudny, jesienny, nastrojowy dzień witam Was Olga z Wielkiego Buka. Znamy ten motyw na wylot, powrót w rodzinne strony, mała zamknięta społeczność i jej niecne tajemnice, szczególnie tajemnice z przeszłości. To jest, słuchajcie, taka klisza, której ja nie umiem sobie odmówić, bo co jak co, ale naprawdę sprawdza się w kryminale. Wie o tym Przemysław Borkowski, który zabiera nas do takiego miasteczka pełnego sekretów. W kryminale Diabelski Krąg to wielkobukowy patronat, który recenzuje dzisiaj dla Was we współpracy z wydawnictwem Czwarta Strona. To, co warto wiedzieć, to to, że Diabelski Krąg jest czwartym tomem cyklu o prokurator Gabrieli Seredyńskiej. Ale to, co również warto wiedzieć, to fakt, że jest to fabuła na tyle oderwana od serii, że można od niej rozpocząć w ogóle przygodę z tym cyklem. No właśnie. Chociaż prokurator Gabriela Seredyńska powróciła w rodzinne strony, to nie może być tak naprawdę dalej od domu. Wróciła do miejsca, z którego niegdyś uciekła, a z którym nie łączą ją żadne pozytywne wspomnienia. Wróciła na pogrzeb ojca. Ale od samego początku coś jest tutaj bardzo nie tak. Pogrzeb się opóźnia, niektórzy żałobnicy nie stronią od nieprzyjemnych komentarzy, a na dokładkę Gabriela swoim prokuratorskim okiem na terenie odziedziczonej posiadłości dostrzegła grób, a tym samym miejsce zbrodni. Co z tego jednak, gdy miejscowe władze wcale nie chcą brać jej na poważnie? Ba, gmatwają cały proces jakąś naprawdę skomplikowaną biurokracją. Co więcej, całe śledztwo prowadzą bardzo nieporadnie. Gabriela wie, że coś tutaj jest na rzeczy i nie odpuści, póki nie dowie się, w co też zamieszany był jej ojciec. Może i Gabriela Seredyńska jest tam gdzieś daleko jakimś prokuratorem z doświadczeniem i z sukcesami, ale tutaj w rodzinnej miejscowości jest tylko kobietą, która wtyka nos w nieswoje sprawy. Wścibską kobietą. Jest kimś, kto miesza, mąci i drąży całkiem niepotrzebnie. No i próbuje wyciągnąć tę głęboko zakopaną przeszłość. A kogo to obchodzi? Z pewnością nie obchodzi to ani miejscowych stróżów prawa, ani również miejscowego prokuratora, który robi wszystko, by zignorować prośbę Gabrieli. Jak można się domyślić, i prokurator, i służby, i biurokraci są tutaj w komitywie. Diabelski Krąg bowiem jest opowieścią o spisku, o brudnej przeszłości i o tym wszystkim, tych wszystkich sekretach, które po latach pozostawiają po sobie taki lepki osad. No i również to poczucie takiego czającego się zagrożenia. To również jest opowieść o tym, co ukryte i zapomniane, a co ma zostać odkryte po latach. O tych odpowiedziach na najtrudniejsze pytania. O znajomościach i układach tych politycznych i społecznych, na których często wszystko bywa oparte. To, co ogromnie mi się tutaj podoba, to to, że w Diabelskim Kręgu nasza prokurator Gabriela Seredyńska jest daleko od domu. Ba, ona jest otoczona wrogimi spojrzeniami. Jest tutaj niemile widziana i w ogóle to nie jest miejsce dla niej. No a ona, słuchajcie, idzie za tym prokuratorskim instynktem i chce ujawnić to, co najbardziej niewygodne. Trudność jednak i wyzwanie polegają na tym, że w rodzinnej miejscowości, paradoksalnie, ona, słuchajcie, nie ma żadnych pleców. Ona nic tutaj nie znaczy, jest po prostu tą zwykłą szarą obywatelką. No a te szare obywatelki mają to do siebie, że można je po prostu ignorować w nieskończoność. Przemysław Borkowski dodał, słuchajcie, jeszcze tutaj tę atmosferę taką dymną, taką pełną napięcia, osaczenia, takiego zła i zagrożenia, które czai się za każdym drzewem. Drzewa bowiem i też te dzikie odstępy odgrywają w Diabelskim Kręgu znaczącą rolę. Całość jest wartka, całość jest wciągająca od pierwszego kontrowersyjnego zdania. Pokazuje mały, zamknięty świat, który opiera się na swoich własnych prawach. Kto jest swój, ten jest tutaj swój, ale kto jest obcy, ten nie ma w zasadzie nic do gadania. Rządzi układ, szajka, ta miejscowa siła, która lubi mieć wszystko pod kontrolą. Kiedy tę kontrolę zaczyna powolutku
tracić, tym bardziej za sprawą jakiejś wścibskiej baby, no to sprawy zaczynają się komplikować. No ale na komplikacje pozwolić sobie nie można. Na szczęście, słuchajcie, Gabriela ma tutaj swoje asy w rękawie i nawet kiedy jest poza swoją jurysdykcją, to jednak potrafi coś zdziałać i złapać tego złoczyńcę. Diabelski krąg będzie idealny dla wszystkich miłośników tych jesiennych, tych nastrojowych kryminałów. Kto kontynuuje serię, ten myślę będzie zadowolony ze zmiany scenerii i z tego, jak tym razem właśnie obróciła się cała historia. No a kto tutaj zaczyna od początku, myślę, że złapie bakcyla. No nie ma innej opcji. Diabelski krąg od wydawnictwa Czwarta Strona do wygrania w naszym konkursie, a pytanie konkursowe brzmi, którą porę roku lubicie najbardziej na świecie i dlaczego właśnie tę porę roku, a nie inną? Swoje odpowiedzi wrzucajcie w komentarzach pod filmem, konkurs trwa przez tydzień, potem wybiorę jednego zwycięzcę, wyniki pojawią się i w opisie pod filmem, i w poście dedykowanym na społecznościach YouTube, a taki post pojawia się raz na kilka tygodni. Polska kryminałem stoi, to jest moja taka klamra, to jest takie moje hasło właśnie dla polskiego kryminału, tym bardziej tak nastrojowego, tak klimatycznego, jak właśnie Diabelski krąg Przemysława Borkowskiego. Tak jak wspomniałam, jest to czwarty tom serii wciągającej, mrocznej, drapieżnej, ale jednocześnie jest to również dobry moment, by tę serię rozpocząć. No, bohaterka oderwana od swoich korzeni, właśnie w zupełnie innej scenerii, a jednocześnie blisko swojej przeszłości. No i to się tutaj też na naszej Gabrieli mści. Tajemnice przeszłości, mała społeczność, no i zagadka, tajemnica, to lubimy bardzo. Nie ma innej opcji, żeby Wam się nie spodobało zresztą. Dawajcie też mi znać, jeśli już czytaliście, jeszcze znacie tę serię, a jeśli chcecie rozpocząć, to zaczynajcie i Diabelski krąg będzie świetnym krokiem w tym kierunku. Możecie poczytać o książce, możecie poczytać książkę, a my widzimy się niebawem. Do zobaczenia, pa pa!